Witam, prawda? Witam, prawda? Cały czas kosmos trwa. Lubimy być po prostu w ciężkich sytuacjach kryzysowych z obcymi na karku, ale spoko, to jest ostatnia misja tej kampanii, zostały jeszcze dwie. Łącznie około 12 misji, żeby skończyć serię, więc lecimy z tym. Jericho Mines. Znajdź sposób, by zawołać windę. Obróć laser, naładuj laser, wystrzel laser, ucieknij. Nic nie widać w ciemno. O, jedziemy. Wow. Już atak na sam na dzień dobry. Damn. Zjeżdżamy do samego piekła. Zapewne tutaj jest to gniazdo ich. Musieli pewnie kopać tutaj gdzieś i dokopali się do gniazda. Są spore szanse, że tak się stało. Mój ulubiony przyjaciel i do lawy można się wjebać, pięknie. Dobrze, tak jest i tak jest. Bastil, łapcie mnie! Już tam prawie do lawy się ześliznął. Wszyscy są potrzebni. Bastil coś chyba lubi ryzyko, bo coś blisko tej lawy sobie chodzi. No. Stoi na skraju teraz. Sprawdziłbym, czy można się ześliznąć po prostu i spać, ale chyba nie lepiej. Co jest tu? Nic. O, łajka wbiegła na tą rurę. Ale jest blokada w pewnym momencie. Walka się podpaliła. O Boże. Bastil, chodź tutaj. Bastil też poszedł. Może... Wildcat, chodź tu. Poczekaj, zaraz podlecie ty. Rabinkie. Jest ammo do autogana, ale Wildcat jeszcze ma i są normalne. Ogólnie mamy iść na północ. A co jest tu? Właśnie nie wiem, tutaj jest końcówka mapy. A to jest ten laser. Tu pewnie będziemy później musieli przyjść. No widzę, że ktoś mógł go chyba odpalać. No. Dobra, chodźmy za objectivem może. Na razie. No, czekają na nas. Jestem ciekaw, co tutaj twórcy wymyślili na tą ostatnią misję. Wyskoczy nagle jakiś nowy, zmutowany alien. Nie byłoby źle. Słuchaj, tutaj pełno beczek niechcianych. Są trzy miejsca zaznaczone. Okej, aktywowałem. Z jednej strony. I jeszcze tu coś. Aha, tam jest panel, bez kitu.
Okej, okay, otwieramy drzwi. Okej, okay, winda. O kurwa. I jednak jest. Co jest? Bossy na strzała zleciał, co? Co się stało? Ty, on ma nas na strzała, nie? Tu trzeba jakoś chyba... Mission failed. Ej, my chyba musimy przed nim uciekać, bo on jest jakimś czołgiem, którego nie da się pokonać i on jak po prostu do nas dojdzie, chyba nas na strzała zabije. Albo uciekać. Znaczy wygląda to, że uciekać, bo jest taka fajna droga w dół, nie? Tak, uciekać, on się zablokuje na drzwiach, my musimy wtedy laser, tak jak jest w tym, laser wycelować w niego, naładować i strzelić. I dopiero potem uciec, strzelisz. W sumie by to pasowało, bo ten pierwszy objective, jaki tam zrobiłem, to jest przestawienie tego lasera, więc on pewnie się ustawił tą stronę, z której on będzie nadchodzić i będziemy musieli go odpalić chyba w niego. No. Spoko. I przewidziałem, że jakiegoś aliena porąbanego dadzą na koniec. To by było dobre, nie? No, tak fajnie, co jakieś czerwońce już nam trochę podniosły ciśnienie. Już ich na szczęście nie widzimy za dużo. Uwaga, przyjaciel. Wildcat. Dobrze, że mogą wyjść chociaż z tej lawy, no nie? A nie, że tam wpadła po szyję i nara. A, okej. Okay. To jest po prostu jakby... tekstura a la wody, która zadaje obrażenia? Reload. Wszedłem lekko nogą i od razu mnie po prostu obrażenia zadało. Niech zabiło na strzała. Steel, weź mnie trochę podlecz. Otwieram. Akurat. Dobra. O, jest, ładnie. Chciałbyś mieć kolczyk w nosie? W nosie? Akurat nie. Miałem kiedyś pomysł lata temu, żeby sobie kolczyk zrobić w jednym uchu, ale w nosie to jeszcze nie miałem takiego pomysłu. Ja bym nie chciał na przykład, no nie? Oczywiście kwestia osobista, ale no nie wyobrażam sobie za bardzo. Zanim włączymy trzeci przycisk, wszyscy zgrupują się tu. Jedna osoba pójdzie go włączyć i spierdalamy. A zawsze możemy uciekać na boki, nie? Ale nie wiem, czy to coś da, bo widziałem, że twoja postać mniej więcej tutaj gdzieś stała i ona też zginęła, jak on przechodził. Nie, no wygląda na to, że musimy zbiec tam na dół, gdzie laser jest, więc... Dobra. Naciskam i spierdalamy. 3, 2... Jeden, nacisnięte, spierdalamy. Nawet nie czekać, aż się otworzy. O, jest napisane. Alien Queen. To jest królowa. Upierdala. I ta kamera jeszcze z boku, pozwalająca nam śledzić, jak ona się przemieszcza. To by całkiem szybko sunie. Okej, okay, przestawię. Odpalimy. Czy jednak tutaj jest przestawianie? Ja się tu nie przestawię. Przestawia się. O, ona biegnie. Jeszcze trzeba naładować. Gdzieś. No, ona już tu stoi. W tym samym miejscu się ładuje. Idę.
pluje tutaj. Objektyw się pojawił. Odpaliłeś. A już odpaliłeś, dobra. Jak ją rozjebało. Ile robaków dałeś wstecz. Idź na. Tak jak przyszliśmy. Królowa zabita. Nie powiem, żeby to było jakieś mega epickie, ale przynajmniej było. Nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. Na pewno ciekawsza walka była z tym kryształem jako boss. Kurwa. Po rurze. Ja pierdolę. Na rurę, jeżeli żyjesz. Boże. Wszyscy dead. Skąd się to nagle lawa wzięła? No jak biegliśmy, nie, to zaczęło się wypełniać lawą. Kurwa, na tą rurę trzeba chyba, albo szybciej. No ta rura to może być zamknięty też, kurde, wiesz. Zamknięta droga. Okej, okay, tak nas zrobili. Ta lawa cały czas się podnosi, więc trzeba zaraz... Czyli misja na speedzie musi być robiona. Jak tylko szybko uciek. Ona zginie, to chyba ci da taka szybka. I teraz... Najpierw wielka ucieczka do lasera, a potem musisz szybko uciekać po jej zabiciu. Tylko, że nie wiem czy na rurę, bo na rurę mówisz, że zamknięta jest, nie? Po prostu no byliśmy za wolni chyba. W pewnym momencie ja się jak na nią wbiegałem, to ja się po prostu tam zablokowałem, bo inna rura blokowała dalszą drogę, ale... No. Może z niej się da się gdzieś indziej zeskoczyć. Albo to, albo szybciej. O ta lawa zauważyłem, że cały czas idzie w górę, więc ta rura jest idealnym wyjściem, żeby się uchronić. No. To możemy zrobić tak, ty pójdziesz rurą, a ja pójdę po prostu szybciej. Spróbuję dalej się dostać. W sumie można... Teraz jak mamy troszeczkę bardziej spokój, to można... No, można zobaczyć, co cię ta rura cię zaprowadzi. Jest szansa, że z rury na rurę trzeba zaskoczyć czy coś. No, tutaj jest jakaś platforma przy tej rurze. No coś jest, czekaj. Wypad. My tu szukamy drogi ucieczki. A, tutaj jest blokada. Ale chyba możesz tutaj... skoczyć tu, pa. O, tak. I Dzida będzie wtedy tu. Znowu na rurę. Tu. I na rurę, żeby ten. Tutaj na kamień można wejść. Tu można wejść rurą na platformę, a potem na drobinę. Można też kamieniem tutaj się dostać. A nie, chyba tak jak ty mówisz, bo to nie mogę wejść na górę tej drobiny z jakiegoś powodu. No i tutaj była ta zablokowana droga, która jest... Czekaj, muszę sprawdzić tę twoją kurwa drogę, bo tu tędy nie. Na kamień mówisz? No jak jest ten kontener, to z tego kontenera ty poszedłeś dalej rurą, no. A z boku jest kamień, na który można wejść. Box. Czyli tak, tu. No i tutaj jak sobie zeskoczysz, to tutaj zaraz na kamień. Okej. Tutaj do góry. Idziemy. I dochodzimy do tego miejsca zablokowanego. No i tutaj do windy. Dobra. Znamy drogę ucieczki.
z pozoru prosta, szybka misja, ale trzeba też trochę właśnie pomyśleć, żeby znaleźć drogę ucieczki. Pipka tylko się odsunęła łaskawie. Tuż sprzed aliena, to byś nie oberwała w plecy. Wszyscy ready? Ja jestem gotowy. Gido. O! Utknąłem. Od razu już uruchamiam to przestawianie. Wszyscy chowasz się. Laserek. Wiesz, jak kurde, są sportowcy, którzy to będą jakiś medal na olimpiadzie, to potem dostają olimpijską emeryturę, nie? Że więcej coś tam. To jak jesteś takim kurde, kto zginął? Wildcat? Brawo. Mhm. Musiała Odejść musiała, jak zwykle blisko. Bastil odejść trochę. Musiała oberwać pewnie tym glutem okrylowym. Albo podeszła niepotrzebnie, jak zwykle. To jak przeżyjesz taką akcję z alienami jako jakiś tam specjalny żołnierz czy coś, to też się powinien jakąś emeryturę olimpijską dać, kurwa. Dobra, odpalam. Teraz tylko wytrzymać. Kurwa, zginąłem. Szczęście, nie jestem potrzebny. No dobra. Jestem Bastilem? Nie, nie jestem. Nie jestem. Patrzę się tylko na niego, nie mogę go przejąć. Oglądajmy takie kun lepiej. Tak jeszcze musi to zrobić. Oczywiście wrogowie, nie? Bastil może zginąć, jak jest... jak my, głupi. Lawa coraz bliżej, już grzeje stópki. Winda. Gdzie się włącza? Bastil, chodź. No dobra, tak wystarczyło, jest, zrobili tą kampanię. Toś kurde, też za blisko podszedłem gdzieś. Ale udało się. Może ta królowa miała jakiegoś... słabego hitboxa, że jak się podchodziło za blisko, to ona zabijała na hita. No, możliwe. Nawet nie podchodzić trzeba było. Ogień przyjacielki zawsze na poziomie. A więc kolejna kampania zrobiona. Wybieramy przedostatnią w takim razie. Lana's Escape. Składa się z 5 misji. Przedostatnia wygląda na mega skomplikowaną. Ciekawe, co się będzie działo. Lecimy, Lana's Bridge. Ogólnie po powtórce widziałem, że obie te twoje postaci zginęły mniej więcej w tym samym miejscu, w tym pomieszczeniu. Aha.
No Więc to tam chyba musiał po ten prostu silnik się w właśnie tej dzielni tak. działać. No, no, no. Zadania. Dostań się do mostka. Przejdź most, do mostu. Przejdź przez niego. No i infiltruj obiekt. A, śnieg. Minę. Wykryto miny. Alright, keep going. Przecież oni. Ci na. No, ała. Ała. Miałem powiedzieć właśnie, że ci nasi towarzysze się. Chyba. Co jakiś czas te miny chyba migają na czerwono. Ta, migają na czerwono i przebija się przez ten śnieg. Musisz wypatrywać takich czerwonych lampek od czasu do czasu przez śnieg. Jestem w stanie sobie z tym poradzić, ale podejrzewam, że nasi towarzysze. Oła! Jedna była przed nami. Jest. Na shifcie możesz chodzić. Łajka, praktycznie w nie wlazłem. Też 3 miny zgarnęłem na ryj. Bastille, tylko ty nie gij od tych min, bo kto nas potem będzie leczył. W ogóle, trendy mieliśmy się tam dostać, po chuj mnie tu szliśmy. To chyba nie mieliśmy iść. To jest sama apteczka. Co jest? To nie mieliśmy iść. Niepotrzebnie wszystkie miny się przypierdolaliśmy, mówić. Tu gdzieś trzeba się dostać. To wystarczyło iść chyba. O, oh, man. No to wymyślili nam teraz misję. No! Ja jebę. A ja będę robił tak, pa. Ja będę detonował po prostu. Zabawa od sapera. Jestem przy moście. Wpadam. Właśnie, gdzieś ty się tam zatrzymał? No dole, alieny biegają. Aha, musimy się cofnąć teraz. Jestem na moście. Musisz chyba iść na ten główny most, na którym ja jestem, bo tam jest końcówka. No. Drogi. Ślepa uliczka z PDA, jedynie. Działkę strzelają nasze. Cross the bridge, nie obchodźmy to, że jest rozwalony. O Boże, co jest? To te deski się załamują. Tak, już wiemy to. Teraz już wiemy. Okej. Okay. Po deseczce dla każdego. Proszę się tutaj częstować rzeczy. Bastille, dobrze, że dla ciebie starczyło. Jak ja przełączę się do Bastille'a. Albo przeskoczyć, bo są trzy deski i ktoś będzie musiał przeskoczyć, żeby... Bo nie dla każdego starczy. Dobra, no nic, idziemy, jestem na nasz wildcard. Search niestety musiał się poświęcić. Search, tak jakby Law zrobił research. O Boże, popatrz co tutaj się stało. Ta siatka nie. Też może się zawalić. Co ty? O kurwa, to już przesada. Search dla dobre nauki się poświęcił. Deski mogą się załamać. Pod ciężarem. To jest PDA w formie komputera. Wieżyczka! Wszystko się zapada. Nie biorę wieżyczki, pierdolę.
Będę się przez to bronić. Twórca tej kampanii musiał się bardzo świetnie bawić, zastawiając te wszystkie pułapki na graczy. Jest przejście. Bieram. Idą. Przed tymi drzwiami, ja jebie. Bo nie się już nie dało. Maski, wycofaj się. No jeszcze trochę, no jeszcze trochę. No byś mógł przeskoczyć, chłopie, przez to, no. Do kolan ci to się jecha. O, dobra, da się już przejść. Już tu jest placer górniczy. Mam nadzieję, że nie będę potrzebny. Ja się wylę czapteczką. O kurwa, wszystko pierdalać, to się zamyka. O nie, trzeba te... Maski rzucaj to leczenie. Maski. Najlepiej będzie jak tu wejdziesz. O, to już koniec misji, okej. Okay. Alright, to było niezłe. Niezwykle imponująco. Już... Twój oddział wypadł. Nie, dzięki, nie chcę zwiększyć poziomu trudności. I jaki skok nagle. Okej, okay, to były emocje jak zawsze. I dosłownie na tej końcówce ogień przyjacielski. Już tam taki chaos wleciał. Tak, bo miałem przez chwilę rozkminę cofać się po ten laser, czy to próbować rozwalić, nie? Ale dobra, udało się rozwalić. To ciekawe, co dalej? Następna misja Lana's Sewer. Ciekawie zapowiada się ta kampania. Zobaczymy, co nas jeszcze spotka. Pułapki czekają non-stop. To zobaczymy w następnym odcinku. Na razie. Na razie.